Witam, dzień dobry. Witam Was w kolejnym, drugim vlogu. Tym razem pojedziemy w Bieszczady. Mam nadzieję, że żaden niedźwiedź nie zaatakuje mnie. Jest przed godziną 10. Zostało około 5 godzin jazdy. Pogoda dopisuje, jest bardzo ciepło. Postaram się nie zanudzić i bawcie się ze mną bardzo dobrze. Lecimy dalej. Jest za 21. Znajduje się pomiędzy Tarnowem a Dębicą. Zostało 3 godziny jazdy. Przerwa na bułkę. No i jesteśmy już na miejscu. Pogoda się poprawiła, jest bardzo ciepło. Tak się prezentuje dom od strony zewnętrznej. Dookoła mnie rozprzestrzeniają się piękne widoki, piękne wzgórza. Odprowadzę Was teraz dookoła podwórka. Pokażę Wam, jak wygląda też środek domu. Jedną rzecz chcę Wam przekazać. Po prezentacji domu oswoimy się trochę z tym miejscem. Pokażę Wam okolice. Jednak zanim to nastąpi, zapraszam Was na wcześniej zapowiedzianą prezentację domu. Teraz zgodnie z obietnicą pójdziemy zwiedzić okolice, zobaczyć co ciekawego się tu znajduje. W
Spróbujemy teraz piwo jasne cytrusowe. Może być. Bardzo dobre piwo. Drugie piwko, tym razem o smaku czekoladowym. Czuć bardzo mocną goryczkę, mocne piwo. Trzecie piwko pite, tym razem trochę o słodszym smaku. Dobra, wracam do domu, wypiłem 3 piwa. Jest zaraz godzina 21. Piję teraz nalewkę cytrynową z własnej roboty. Wasze zdrowie. Jest już po 21. Już po ognisku. Bardzo dobrze wspominam ten dzień. Bardzo dobry początek. Witam Was po pierwszej nocce w górach. Bardzo dobrze mi się spało. Mamy godzinę 6. I za oknem pojawiła się mgła. Zaraz Wam pokażę. Ale jak mogę zaobserwować, ta mgła pomału schodzi. Daje jeszcze godzinę czasu. Prognozy i tak wskazują na piękną pogodę. Trzeba pomału się ogarnąć, zejść na dół na śniadanie i dzisiaj zwiedzimy pierwszy szlak, ale o tym więcej Wam powiem, jak już będę gotowy. Jest już po godzinie 8. Pogoda się poprawiła zgodnie z prognozami. Niebo się rozpogodziło, jest bardzo ciepło, jest bardzo dobra pogoda na spacery. Coraz więcej ludzi się pojawia na szlakach. Teraz zbierzamy na górną wetlinkę. Widoki są naprawdę wspaniałe. A to jest dopiero początek wycieczki. Oczywiście nie mogło zabraknąć w Beskidach kropli Beskidu. Bardzo dobra woda. Proszę tylko zobaczyć, jaki piękny widok znajduje się za mną. Dotarliśmy teraz do Kolskiej Drogi. Szlak żółty. Widoki fenomenalne. Jest bardzo duszno. Bardzo ciekawa sytuacja się trafiła, ponieważ rodzice zamawiali bilety, a ja jeszcze byłem z tyłu robić zdjęcia i nagrywać film. I tata powiedział, że syn robi jeszcze zdjęcia i prowadzi stronę. I leśniczy się pyta, co to za strona. Tata mówi, że Kaliski Łowca Burz. I ten leśniczy powiedział, że słyszał o tym,
Bardzo miło się zrobiło na sercu. Jak wiecie albo nie wiecie, kilka tygodni temu miałem wywiad do TVP3 Poznań, ale nawet na Podkarpaciu słuchać o mojej działalności. Bardzo fajnie. Duża wilgotność i wysoka temperatura robią swoje. Bardzo dużo ludzi posiada kiki. Ja nawet nie miałbym jakich wziąć, ale radzimy sobie. W dalszym ciągu żółta ścieżka. Chciałem nagrać dla was mysz, ale co chwilę mi się chowa. No nic, może, no, być, może będzie jeszcze inna okazja. Moja siostra w pewnym momencie już nie miała siły. Już bardzo jej ciężko było wchodzić do góry. Jeszcze usłyszałem rodzinę, która szła za mną. Też było tam młode rodzeństwo. To się śmiali, że wychodzi zdalne nauczanie WF-u. No, poniekąd to jest prawda, nie? Ja na szczęście, pomimo tego, że już mniej jeżdżę na rowerze, nie straciłem kondycji. Bardzo dobrze się czuję w górach. 5 minut wchodzenia pod górę i już nie mam siły. Bardzo dobrze czuję się w górach. Mógłbym przebywać całymi dniami. Cisza, spokój, bardzo życzliwi ludzie. To jest właśnie to. Spadli, to byśmy się ładnie skulali. Wyszliśmy już z lasu. Za chwilę zobaczymy całą górę. Kamera pewnie nie odda tego wszystkiego, ale to jest naprawdę przecudowne. Naprawdę bardzo piękny widok. No ale droga jeszcze się nie skończyła. Musimy iść dalej do przodu, pod górę. Pewnie będą jeszcze lepsze widoki. Jestem bardzo zadowolony. Drugi dzień w górach, pierwsza wycieczka w górach, a widoki niezapomniane. I mam nadzieję, że kolejne dni w moim pobycie w Bieszczadach będą tak samo udane jak dzisiaj. Thank you.
kochani, naprawdę polecam każdemu taki wyjazd. Te widoki są niepowtarzalne. Bardzo się cieszę, że miałem możliwość tu przyjechać. Pora schodzić na dół. Emocje już opadły. Jest przed godziną 12. Pogoda pomału zaczyna się zmieniać. Na horyzoncie widać dobrze rozbudowane chmury cumulus i widać smugi opadowe. Bardzo wiele ciekawych osób spotkałem. Bardzo dużo życzliwych osób. Jeszcze kilkanaście minut świeciło słońce, a teraz zaczęło padać, tak jak przypuszczałem, ale udało nam się zejść już na dół. Jak wiecie, co to za ptak, to piszcie w komentarzach. Jeżeli wiecie, co to jest za gatunek węża, to piszcie w komentarzach. No i zaczęło nam padać. A tam dokładnie byliśmy. Przybliżę wam. Widzicie krzyż? Widać też ludzi. To tam właśnie byliśmy. No i jesteśmy już na miejscu. Bardzo piękna pogoda się zrobiła. Ale jak patrzę na niebo, może przelotnie popadać. Wykąpałem się. Obiad zjedzony. Teraz relaksuję się. Piję sobie herbatę. Podziwiam piękne widoki.
Jest już po godzinie 18. Idziemy jeszcze do drugiej restauracji. Pogoda bardzo się poprawiła. Rozpogodziło się. No i mamy poniedziałek, godzina 8. Jest bardzo piękny dzień. Dzisiaj wybieramy się na Solinę. Jestem bardzo ciekawy, jak wygląda największa zapora w Polsce. Dojechaliśmy już na miejsce. Przeszli obok mnie turyści z Kalisza, więc ich bardzo ciepło pozdrawiam, jeśli to oglądacie.
chwilę wyruszam w rejs. Do roku 1968 budowana była zatarta. Pozdrowić tę wielką maszynę i być przez chwilę kapitanem. To robi się ładne pamiątkowe zdjęcia i Jest przed godziną 15, dwa piwa wypite, trzecie zabrałem na drogę. Wracamy już pomału do auta. W drodze do domu na chwilę się zatrzymaliśmy. Jest parking, można sobie usiąść. Idziemy zobaczyć z bliska rzekę. Dobra, rzekę zobaczyliście, teraz mogę otworzyć sobie piwo. Tym razem kupiłem sobie bistrzadowe o smaku śliwkowym. Piwo jasne, filtrowane, pasteryzowane z dodatkiem syropu o smaku śliwkowym oraz soku śliwkowego. Zaraz ocenimy, jak to będzie smakować. Piwo ma niecałe 5%, więc słabe. Mogę powiedzieć, że to piwo bardzo się wyróżnia na tle tych piw, co dzisiaj piłem i ostatnio. Jest bardzo słodkie. Czuć zdecydowanie śliwkę. Bardzo dobre piwo. Wasze zdrowie jeszcze raz. Wróciliśmy już do domu. Przed chwilą byłem w sklepie spożywczym. Kupiłem kolejne piwo. Z tego samego browaru staropolskiego. Turysto nie zapomnij zabrać pamiątek z Bieszczad. Ma niecałe 5%, piwo jasne. Witam Was ponownie w ten piękny poranek wtorkowy, sprzed godziną 7. Dzisiaj wybierzemy się na najwyższy szczyt Bieszczad. Garniemy się na szybko, zjemy śniadanie i będziemy ruszać. Jestem teraz w miejscowości Wąsowate.
bardzo ładnie się prezentuje Tarnica, szczyt Tarnicy. Nie mogę się już doczekać, jak zobaczę te widoki na żywo. Z powrotem na miejscu będę dopiero za 6-7 godzin. A teraz pokażę Wam miejsce, do którego zmierzamy. Widzicie to najwyższą górę? Tam widocznie jest krzyż i tam właśnie zmierzamy. Więc sami widzicie, że czeka nas bardzo długa podróż. Opuszczamy już miejscowość Wołosate. A przed nami nadal znajduje się droga asfaltowa. Nogi już pomału zaczynają boleć. Jest dopiero godzina 9, a słońce już daje o sobie znać. Jest bardzo czyste niebo. Mam nadzieję, że niedługo zejdziemy z tej drogi asfaltowej i zacznie się las. Trochę cienia się przyda. Przede mną znajduje się tylko dwóch turystów. Kilka kilometrów drogi asfaltowej już za nami. Powiem szczerze, że lepiej jest chodzić po takiej drodze niż po asfalcie. Nogi mniej bolą. Już czuję, jak słońce przypiekło moją twarz. Tak to już tutaj jest. Wieje chłodny wiatr, nie odczuwa się tych promieni słonecznych, a po kilku godzinach człowiek wygląda, jakby opalał się na plaży. Odsapniemy trochę. Kilka minut przerwy się przyda. Na przepukanie gardła. Przede mną jakieś rozlewisko się znajduje. Bardzo to ładnie wygląda. Kolejne podejście pod górkę, tym razem bardziej strome. Teraz jak widzę, to cała droga przede mną pod górę. Ojej. Zaczyna się trudniejszy etap wędrówki. 5 minut wchodzenia pod górę, już nie mam siły. Jestem bardzo ciekawy, ile zostało drogi pod górę. Mamy przez cały czas drogę pod górę, ale nawierzchnia się trochę zmieniła.
Dobrze, że jest taka droga. Dobrze się idzie. Dużo lepiej. Już takiego zmęczenia nie czuję jak na początku. Byłoby też inaczej, gdybym miał kijki, ale nie byłbym w stanie dla was nagrywać z kamery, więc trochę mi ciężej. Ciekawa sytuacja, włączyłem telefon i mi pokazuje, że jestem na Ukrainie. Lokalny czas 11.30, Warszawa 10.30. I o dziwo mam połączenie z internetem. Dokładnie, znajduję się już na granicy polsko-ukraińskiej. Kto by się spodziewał. Kolejna stacja na zatrzymanie się. Pójdziemy szlakiem. Zobaczycie ze mną granicę polsko-ukraińską. Ponoć bardzo piękny widok. Ludzie już robią zdjęcia. Nie mogę się już doczekać tego widoku. Jesteście gotowi ze mną? Widać granicę polsko-ukraińską. Witaj Ukraino! Będę hardkorem i przekroczę dla was granicę polsko-ukraińską. Patrzcie na to. Kto by miał tyle odwagi, tak nie ja. Kamera czy aparat tego nie odda. Musicie sami to zobaczyć. Każdemu to polecam, naprawdę. Weszliśmy podobnie na szlak. Jak widzicie, czeka mnie niezła wspinaczka. Chciałem na chwilę usiąść.
niestety skończyła się bateria w aparacie, rozładowała się, więc mi zostało tylko nagrywać z telefonu. Mam nadzieję, że jakość obrazu nadal będzie dobra. Będziemy schodzić na dół i potem ponownie stromo do góry. Powiem wam, że na Kasprowy Wierch mi się łatwiej wchodziło niż tutaj. Jestem wyjebany dzisiaj, naprawdę. Cześć. Cześć. Będziemy na YouTubie? Będziecie. Dobrze. Pozdrawiamy z Wrocławia. Pozdrawiamy z Zawoli. Pozdrawiam Wrocław.
Nawet nie wiecie, jak bardzo mocno moje czoło się spiekło. Całe czoło mnie boli. I znowu lecimy ostro do góry. Mówcie mi, że będę musiał znowu pod górę wchodzić. Czeka nas bardzo długa droga pod górę. Za chwilę kończymy wyprawę. Jest już po godzinie 17. Moje czoło i kark są bardzo w kiepskim stanie. Jestem z siebie bardzo dumny i zadowolony. To, co udało mi się zarejestrować, ale nie tylko, a zwłaszcza to, co mogłem zobaczyć na własne oczy. Potrzebuję dobrej kąpieli, odpoczynku i jeżeli jeszcze czas pozwoli, wejdę do jakiejś restauracji. Od samego rana nic nie jadłem. Tyle dla was nagrywałem, że boję się, co będzie z tym montażem. Będzie bardzo dużo roboty. Ale jeżeli teraz jesteście ze mną, mam nadzieję, że dobrze się bawicie. Jest godzina 21. Jak widzicie, moja twarz jest całkowicie spalona. Czuję się teraz trochę lepiej, ale te 20 czy 21 km robi swoje. Dzisiejszą trasę bardzo odczułem. Miałem pójść do restauracji, ale nie dałem rady. Ogółem nawet nie chciało mi się jeść. Jutro jest środa, zrobimy sobie bardziej luźny dzień. Niedługo pewnie położę się spać. I do zobaczenia w środę rano. Jest już godzina 8. Wyspałem się, przez chwilę pochodziłem. Nic mnie nie boli. Czuję się bardzo dobrze.
Moja twarz już też przeszła. Za oknem piękna pogoda. Nic mi się nie chce. Jest już po godzinie po 18 i zdecydowałem, że przejdę się do restauracji. Kolacja zjedzona. Po drodze zahaczyłem jeszcze sklep ABC. Tutaj na przykład mamy piwo z Rudny Wielkiej. Nie brakuje w sklepie tego piwa. Tego jest bardzo sporo. I udało mi się kupić ukraińskie piwo. Ma niecałe 5%. Jestem bardzo ciekawy, jak będzie smakować to piwo. Testuję ukraińskie piwo. Piwo gorzkie. Nie czuć mocnej goryczki. Nie jest słodkie. Całkiem dobre piwo. Bym zapomniał bardzo ważnej rzeczy. Mamy godzinę 2 w nocy. Apart tego nie odda i nie zobaczycie tego, ale nocne niebo nad Bieszczadami to jest coś niezwykłego. W oddali słychać rzekę. Cały nieboskłon jest otoczony gwiazdami. Ten widok jest fenomenalny. Naprawdę, można kilka godzin patrzeć w niebo. Ale szczerze mówiąc, teraz do lasu bym się nie wybrał. Jest po godzinie 6. Jestem już gotowy. Dzisiaj ruszamy na kolejkę górską w Bieszczadach. Ruszamy. Dojechaliśmy już na miejsce. I mamy pierwszą wysiadkę. Dalej idziemy
na nogach. Czeka nas, kurde, kilkanaście kilometrów z buta, nie? Musimy radzić sobie sami. Elegancko. Zamówiłem jeszcze kanapkę ze smalcem z borowikami oraz czosnkiem niedźwiedzi. Spróbujemy, jak to będzie smakować. Całkiem smaczne. Spróbujemy drugą stronę. Bardzo smaczna kanapka. Si. Jednak się udało, nie zostajemy tutaj i za chwilę ruszamy z powrotem. Jesteśmy uratowani. Dojechaliśmy już na miejsce. Bardzo fajna jazda. Bardzo ciekawa podróż. Każdemu polecam. Były starsze osoby, jak i dzieci. Jedynie co może przeszkadzać, to dym. Ale jest to do wytrzymania. Naprawdę fajna przygoda, każdemu polecam. Dojechaliśmy do domu i może być burza. Komórki opadowe i burzowe rozwinęły się na północ od nas. Jestem bardzo ciekawy, jak to się dalej rozwinie. Już zaczyna padać, a tam za drzewami, na wyższych partiach gór, widać już ulewę. Niebo się na chwilę rozpogodziło. Słuchajcie, miałem iść do restauracji, ale po drodze zobaczyłem, że ponownie się coś zbiera. I być może teraz się uchwyci jakąś burzę. Widać teraz zdecydowanie wyraźny rdzeń opadowy i zaznaczoną chmurę szelfową. Jestem ciekawy, co z tego będzie. Słuchajcie, w oddali już opady deszczu. Pogoda właśnie się poprawiła. Byłem ponownie w sklepie spożywczym ABC. Kupiłem syropy. Syrop miodowo-malinowy. Syrop miodowo-lipowy. Oraz syrop miodowo-borówkowy. Oraz także sok z pokrzywy. Wszystkie te produkty są z Polski. Jestem bardzo ciekawy, jak one będą smakować. Wrócimy do domu, popróbujemy. Wybrałem się na spacer. Za mną przepływa rzeka Wyklinka.
Słuchajcie, wytrzymam tylko kilka minut, stopy mi już opadają. Woda jest strasznie zimna. Bardzo ciekawa miejscówka. Mam nadzieję, że vlog Wam się spodobał, był lepszy niż poprzedni. Powiem jeszcze kilka słów o moich przemyśleniach. Rzucić wszystko i jechać w Bieszczady. Gdybym miał możliwość, mógłbym zamieszkać tu już na stałe. Pomimo niewielkiej ludności, bardzo dobrze się tutaj czuję w tych klimatach. Miejsce nie jest zepsute cywilizacją, niezniszczoną przyrodą. Wiele miejsc jeszcze jest niedotkniętych przez działalność ludzką. Jest wiele ciekawych miejsc do odwiedzenia, wycieczek, bardzo wiele pozytywnie nastawionych ludzi. Pogoda przez cały tydzień udała się, liczyłem na jakąś burzę, ale niestety nie pojawiła się. Może będzie jeszcze okazja w kolejnych latach. Bieszczadzkie szlaki urzekną Was niesamowitymi widokami. Piękne górskie szczyty, bogactwo fauny i flory. Warto również wspomnieć o bieszczadzkiej kuchni. Jest naprawdę bardzo smaczna. A co najważniejsze, wielki spokój. Jestem bardzo zadowolony z tego miejsca i mam nadzieję, że jeszcze tutaj wrócę. A Wy się trzymajcie ciepło i do zobaczenia w następnych filmach. Na razie. W tym miejscu byliśmy na początku i w tym miejscu się żegnamy. Nasze zdrowie. Mamy już po godzinie 20:00. Patrzy się na mnie, a ja na niego. Nie wie co robić. O, bardzo miłe zakończenie.